Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gierki Stalker Cień Czarnobyla. Moi drodzy widzowie, od poprzedniego odcinka nie zmieniło się nic, oprócz tego, że ściągnąłem sobie moda, którego mi polecaliście, że zamiast 50 kg będziemy mogli nosić 150. Wiecie, że jestem fanem chomikowania i pomimo tego, że tak naprawdę jesteśmy w świecie Stalkera, że trzeba dbać o wszystko, a noszenie rzeczy to jest tak naprawdę rzecz priorytetowa, aby jakoś przetrwać, żeby to wszystko jakoś ogarnąć, to powiem sobie szczerze, że miejmy nadzieję, że wam to nie przeszkadza, a mi będzie się grać o wiele łatwiej, bo wiecie, że ja lubię mieć 10 akaczów na wszelki wypadek, 1000 artefaktów, amunicję jak się znajdzie, to biorę każdą możliwą, tak więc wiecie, że ja lubię zbierać, więc miejmy nadzieję, że klimat na tym nie ucierpi, bo gierka ma naprawdę wspaniały klimat. Czy mam przejść na następny poziom? Tak, moi drodzy widzowie, dzisiaj udamy się gdzieś obok wysypiska. Od was dostałem również podpowiedzi, że na wysypisku znajdują się jakieś ciekawe rzeczy. Co to będzie, jak to będzie, gdzie pójdziemy, co zobaczymy? Co zobaczymy za chwilę. Na razie niech się wszystko załaduje. Niech się wszystko poładuje. Okej. Okay. Zabij przywódcę bandytów. Wow, dobra, mam jakąś misję, cokolwiek to znaczy. Mam nadzieję, że to nie tych mam zabić. F5. Pod którym się zapisuje? F7. Nie, ja pod F7 mam nagrywanie. Shit! Dobra, to czekajcie, muszę ręcznie nagrać. Zapisz. Nie wiem, czy wy też tak macie, że zapisujecie te gry. Ja w każdym razie tak mam. Cześć, panie bandyci, co tam robicie? Bandyci, na pomoc! What the shit! Panie, panie! Tego się nie spodziewałem. Dobra, moi drodzy, zdarzy, zdarza się. Bandytów trzeba wyciągać od razu, nie ma. W Stalkerze Death w Rypecie, mimo że z bandytami trzymałem przez jakiś czas, to teraz to już się skończyło. Super, do AK już nie mamy amunicji. Chyba. Wyrzuć. O, rozładuj. No dobra, ale... 8 amunicji. Więcej to niż 0. Zabiłem jednego typa. Panie, ty w białym, pomóż mi. Dobra! Ale pewnie straciliście teraz sławki, ale niech będzie. O, od razu się jakoś lepiej gra. Panie w białym, żyjesz? Ja jestem z tobą. Juri, dzięki stary, naprawdę prawie pomogłeś, nie zapomnę tego. Co tu się dzieje? Próbujemy oczywiście wysypisko z bandytów, moi kumple urządzili neutralnego. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetu. Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile widziana. Okej, okay. O, bierzemy MP5. Wszystko odbieramy. Tak jak mówię, możemy teraz sobie nosić troszeczkę więcej. Jeśli komuś to przeszkadza, mówcie, to ja to usunę, bez żadnego problemu. Chociaż według mnie Stalker ma takiego klimata, że nieważne co się nosi, jak się nosi, jeśli są jakieś mody, to naprawdę bawić się można bardzo fajnie. Ja wiem, że w Stalkerze naprawdę często chodzi o to, że o, kurde, mam 10 amunicji. Mogę nosić tylko 200 gram, co by tutaj wziąć? Kiełbasę, wódkę czy... No dobra, każdy by wziął wódkę. No ale myślę, że wiecie o co chodzi, chociaż 200 gram wódka to kurde, małpka jakaś. W każdym razie mam nadzieję, że sami wiecie o co chodzi. Mi coś się zapisało, to jest chyba to legendarne wysypisko, które tak naprawdę obok Czarnobyla nigdzie nie istnieje i sam nie wiem, czy Stalker Cień Czarnobyla ma jakieś takie miejsca poza miastem odwzorowujące dokładnie właśnie prawdziwe pola. No ale tak jak mówiłem, zobaczę, mam tutaj jakąś misję, zaoferuj pomoc Biesowi. Tak, muszę mu zaoferować. Zobaczymy, ile mamy amunicji do MP5 w ogóle, bo... No, pod jakieś szczelby. 29. O, dobra. MP5, 29. A imo to już jest lepiej. Ale ona jakaś dupna się wydaje, co nie? Witam, panie. Rozmawiaj. Hej, Stalkerze, w samą porę. Przydałaby się nam twoja pomoc. Pieprzeni bandyci chcą opanować wysypisko. Mieliśmy tu szczelaninę pół godziny temu i czekundi udało nam się załatwić. To ja ich zabiłem. Znaczy, wiem, że to nie o ty chodzi. Urządziliśmy tu na nich zasadzkę. Nadejdą z zachodu od Instytutu Agroprom. Można mi... Dobra, pomogę wam. Dobra, pomogę wam. Masz jakieś ciekawe, które się to... Okej, dobra. Oni przyjdą od zachodu. Północ jest tam. Dobrze mówię? Nie wiem, czerwona czy niebieska? Bo... Kompas kompasem, ale... A ten to co, kurde? Stalker jakiś? Daj mi tę amunicję do kołasznikowa, panie. Nadchodzą. Nadchodzą! Nadchodzą! Jakie emocje, kurde, normalnie. Jak na grzybach. Dobra. Fajne helikoptery, fajne wysypisko. W ogóle, jaką mam
klimat Telkara, to, to się tak widzi, ale jak tylko jest ASG na temat Telkara, to byłem już na jednym, ale to było takie, kiedy ja dopiero zaczynałem, miałem wtedy RK jeszcze, bo serio dawno temu. Wszyscy na miejsce, pozwólcie im podejść, będą łatwiejszym celem. Okej, okay. Czyli ja mam nie strzelać, niech będzie i tak. O, jakieś ciało, proszę bardzo. To ja naprawdę od razu się za to zabieram. Chodź! Muszę cię przyciągnąć. Musimy to zrobić pod samochodem. Jeo, dawaj mi wszystko, co masz. Ej, oni się strzelają już! Łaj! Panie! Dobra! Trzeba ich szybko nabić. Kocham MP5! O, fuck, dobra. Chociaż bieganie po środku mapy to nie jest najlepszy pomysł. Szybko! Strzelbę zakładaj, Tilgar! Nie wiem, czy ja mam amunicję. Uuu, ile amunicji! Dobra, moi drodzy, ale broń jest trochę rozdupszona sobie. Dobra, do najcelniejszych to już teraz na pewno nie zależy. Nie należy. Gin! Zginął? Nie zginął? Gin, kurde! Wróć po nagrodę! To jeszcze żyją! On jeszcze żyje! Dobra, nie, nic nie mówisz, dobra? O! Ile ich tu kurde jest? Spadajcie ode mnie, nie chcę się z wami walczyć. Lód, kocham tą grę. Wiecie, czego by mi brakowało? Jakiej broni? Takiego czegoś. Dajcie mi takie coś do ręki, to ja z tego zrobię dobry użytek! Jeszcze jeden bandytek. Yeah, porozmawiać z biesem. Okej, okay, udało się chyba wszystkich zabić. Żarcie. Chłopaki, zaoszczędźmy ich. Niech każdy odsapnie, a ty, stalkerze, chodź na tu. Pogadajmy. Oh no, Jurik! Czemu żeś zginął? Przepraszam cię, kolego. Kolego, oddychaj! Nie można rzucać jakąś lalką normalnie. Idź pod samochód. Żegnaj. Dobra. Papa, Jurik. Dobra, udało się wygrać. Uuu, jakiś akacz nawet. Dawaj, dawać aimo. Wszystko zbieramy. I jednak to jest chyba lepszy ten mod. Strasznie mile mi się gra, kiedy mam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, to, że mam jakąś amunicję, jakieś bronie, wszystko. Po prostu jest fajniej. A ASG klimatach Talkera, ja się muszę na to wybrać, na ten główny polski od 21 lat, on nie dopiero, ale naprawdę fajny, fajnie to zrobione. Dzięki, stary, bardzo pomógł. Przyjmieś trochę kasy, taki mały dowód. Jasne, daj kasę, masz, to powinno wystarczyć, żebyś się w pełni wykurował. Okej. Okay. Co to za miejsce? Wysypisko, tu jest nasz dom, widzisz te sterty? Gówna, tam niech też ładziła, ufaj mi. Tyle odpadów radioaktywnych, że licznikowy Gegera barakuje skali. To jedyna porządna droga do zony i ostatnio coraz częściej kręcą się tam bandyci. Prędzej się zestrają, niż wejdą w głąb zony na teren powinności, jako doświadczeni stalkerzy. Ale te hieny uwielbiają tu robować kotów, więc skoro nikogo innego to nie obchodzi, sen musimy się postawić i walczyć. Mów dalej. Wszędzie od wasza tutaj... Duży hangar, no... Okej. Okay. Dobra, dzięki. Na razie. Okej, moi drodzy, udało się, trochę tam polotowałem, mam tutaj sporo broni. Większość oczywiście można wywalić i po prostu sprzedać, ale... sami myślę, że wiecie... Rozładuj. Okej. Że wiecie, żeby to wszystko trzeba jakoś ogarnąć pierw. Wszystko to musimy... O, fuck. Co to? Nie wiem, czy to widzieliście, czy nie, ale wow. Wiem, że na wysypisku jest również wiele broni. Dostałem taką informację, miejmy nadzieję, że to jest prawda. Zderzy śmieci z anomaliami i artefaktami. Z artefaktami, moi drodzy widzowie, z artefaktami. Ale jeśli widzisz na swoich oczach piksele przed sobą, to znaczy, że coś jest nie tak. I nie tylko, że za dużo brałeś, tylko co brałeś? A może to są anomalie? Właśnie, jesteśmy w Telkerze, to jest anomalia. Dobra, tam gdzieś mnie bandyta chciał zaciąć. Więc ich matka nie miała? Powiem wam szczerze, że uczucie strzelania w Talkerze Cieniu Czarnobyla, a w Zew Prywecie to są dwa inne rzeczy. Te bronie nie są rozwalone, są prawie że nowe, ale są tak mało celne, że równie dobrze mógłbym rzucać ziemniakami. Miałem nadzieję, że trafię akurat idealnie w ich jajka, bo wtedy by może zginęli. Możesz wywalić 50 amunicji, idealnie patrząc przez tą głupią szczerbinkę, a i tak do choinki jasnej nic nie zrobisz. Zrobisz tylko wtedy, jak masz dużego fuksa. Ogromnego fuksa, ogromne szczęście. Następny ASG-maniak, następny stalker myślę, że będzie wtedy, kiedy już trochę sam pogram. Albo postreamuję nawet. Czemu by nie, prawda?
Tak więc myślę, że warto będzie poczekać chwilę. Muszę tą broń zmienić, bo ona jest też odtupczona, kurde. O, ta jest pełna, napadziona, okej, okay, bardzo fajnie. Ja tylko nie muszę naładować, nie bijcie mnie, Ja nie mogę teraz save'ować, znaczy mogę, ale... Ale dostał! Oh fuck, jak on to przeżył? O nie! Nie, zgiń! Gin! Gin! Kurde! Jeszcze lej mi zakacza w pół centymetra, ja mam nóż! Ho, 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 jak poleciał! Dobra, pozwólcie, że troszeczkę się za chwilę muszę uleczyć. Bandaże, bandaże, bandaże. O, ile ja mam bandaże. Myślałem, że to granat poleciał, co nie? Chodź tu, ziomuś. Czekam na ciebie. Wow! Te NPC-ty są mądrzejsze niż w żywej pirpeci. Tu nie ma co gadać. Nie przeładowałem. No, wy te pewnie patrzycie na to, że ja mam nieprzeładowane, a ja tu biegnę za tym debilem, jak nie wiem co. Chodź tu, weź się, nie ruszaj. Kurde, no. Do najmocniejszych broni to nie należy, ale mamy też tutaj spora amunicji. Właśnie amunicji. Apteczka, chlebek, ejmo, lol. No. Wszystkie rzeczy, które ja mam, to ja sobie będę sprzedawał, żeby zarabiać jakoś kasę, tak więc... Zobaczymy, czy tutaj będą kupować też takie właśnie... rzeczy troszeczkę zepsute. Mam nadzieję taką. O dziwo, te 50 kg to jest bardzo dużo noszenia, to jest... Ja dopiero mam 80 kg, a patrzcie ile mam rzeczy, a można normalnie 50 nosić. To ogromnie. Teraz sobie po prostu wyobraźcie, że Stilgar nic to niż on napakował w czasie nienagrywania żadnych odcinków. Jakieś takie, wiecie... O mordy, kochany, ile ich tu jest. Dobra, ja stąd spadam. O kurde. Dobra, to jest niebezpieczne miejsce. Do wszystkich, którzy nie słyszą, nas grupa bandytów. Potrzebna pomoc. Ratujcie nas, bracia. Tkwimy po uszy w gównie. Bandytom odwaliło. Jest ktoś pobliżu? Ale gdzie? Już po nas. Kto? Gdzie? Co? Może w tym hangarze? Pany! Co się dzieje? Dobra, jak ktoś się kryje za... Tak zagniesz się. Nie za chłost sabaci. Nie ja humu, a sendacie. Weź apteczkę. Wielkie dzięki, proszę bardzo. Jak znałem życie, za chwilę zginiesz. Co to są? Bandyci, ale mi się metr zepsuł. O, cholera, jasno. Dobra, powiedzmy, że tego się na pewno nie przydałem. Co ja mam z nimi zrobić? Ja nic nie mam, ale ja mam tych pistoletów. O, ja pierniczę. Okej. Zadanie nie powiodło się, spotkać się z Triłem. Czemu ten debil zginął? Co to za głupek? Ja pierniczę, no. Co za debil? Na Chin lodowych tu przeszedłem. W ogóle jak mogłem zabić tych 50 czy ilo ich tutaj jest, głupi Siri. Wódkę miałeś, się nie napiłeś, mogłeś się napić, byś był 10 razy lepszy. Gińcie, bandyci! Panie, ty musisz mi pomóc, tobie dam apteczkę, ty jak zginiesz, to się wkurzę. Dobra, ale dobrze, że chociaż mam z inną grupą się spotkać, ała. A nie, że nic to wątło. MP5. Wszystko straciłem. I to mi się podoba w Stalkerze. Mamy wybór. Możemy pójść, zrobić misję, uratować go, albo go zostawić i olać, i myślą, że po prostu ma się z nim spotkać, a nic to nagle, kurde, on ginie. No i co potem myślisz, kurde, nie wiem. Będzie tekst, że misja nie powiodła się, zacznij od nowa. A jak jest w Stalkerze? Jest właśnie fajnie tak, jakbym chciał, żeby było w innych grach. Czyli, o, nie udało się, kurde, no to jednak mamy jakiś inny wybór, prawda? Musimy coś innego zrobić, bo się nie udała ta misja, no i dupa, prawda? Tak więc, naprawdę, naprawdę fajnie zrobione. Nie! Nie zabijesz mi go! Hańba ci. No ale amunicji do tego to już mam w dupę. Ktoś jeszcze we mnie nawalał, nie wiem kto. Tam chyba był. Nie był. No to nie wiem, już sam powiem szczerze. To jakieś rozwalona ten. Gdzie ja mam się tak w ogóle udać? Gdzieś tam mi strzałka pokazuje, gdzieś tam daleko. Do Agropromu. Wow. Jakbym wiedział, jak tam dojść. A nie, to już zamknięte. Otwierać to. Mam 700 amunicji. Jak można mieć w Stalkerze 700 amunicji? Ja mówiłem, że ona jest więcej cenna niż moja energia, teraz nagle nic to nie zawon, mają tysiące. Pamiętam, jak ja w żywej Prypeci liczyłem każdy nabój, każdy. I specjalnie nie nagrywałem po kolei odcinków, bo musiałem sam pograć, żeby gdzieś pokampić, pochodzić, wszystko pozdobywać, co nie? To była masakra. Mamy dobry pan, też mamy dobrą broń. Teraz tak naprawdę trzeba tylko dojść gdzieś tam. No jeśli główne wejście jest zamknięte, to nie zostaje nam nic jak do wejście go
dookoła. Wow, panie! Jest, dobra, myślałem, że zginąłeś. Kocham cię. To jest moja apteczka, dobrze ją wykorzystaj. Nie, nie chciałem tego pistoletu, spadaj. Już mam 103 kilo noszę, bo ja pierniczę. Trzeba do jakiegoś handlarza kiedyś dojść. Ała, 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 anomalia. To nie było anomalii. Co to ma być? Anomalia na drogach. Tam widzę artefakt. What the fuck? Ile tu jest artefaktów na tych śmieciach? Kto wyrzuca artefakty? Artefakty się same tworzą. Okej, okej. Tam gdzie jest anomalia. Miejmy nadzieję, że tutaj anomalii nie będzie. Dostałem od was podpowiedź, żeby nie chodzić po głównych drogach, bo tam jest najwięcej anomalii. I to jest prawda, jak ja na razie chodzę, to jest głupia prawda. O kuźwości. Co ich więcej, matka nie miała. Co ja granatów rzucać nie umiem? O kuźwa, ale żem dupnął idealnie. Kocham tą grę. Ja wam powiem szczerze, że ja takiego skilla u mnie to się nie spodziewałem. Nie wiem ile ich zostało, ale... Ale nie dużo. Dobra, pomyliłem się. Jeszcze gdzieś tam są. Ale ile ich ja żem tutaj zabił. Z pięciu, kurde. Ale ile ich tu jest, kurde, jeszcze. Tam jest następny, tam jeszcze jeden. O kurde, dobra, polutujmy sobie. Amunicja. A tych tutaj bandytów jest mnóstwo, to można zarobić hajsu tyle, że... Ja pierniczę. Wywalicie kilka granatów, strzelicie sobie kilka razy. I nic to nic owąd, kurde, jesteście w raju, no. Jakbym jeszcze miał amunicję do tego głupiego kałacha. Rozładuj. Rozładuj. Ten jest całkowicie naprawiony, dawać. Amunicję... O! 146 amunicji do MP5. Tylko skąd się tutaj tyle wzięło? Ja pierniczę. Okej, jeden zginął. Muszę tu jakoś szybko biegać, bo tu już trochę niebezpiecznie się robi. Pamiętajcie, jestem stalkerem. Ja jestem stalkerem. Jestem stalkerem. MP5 jest OP, ja chcę więcej amunicji. Napiszcie mi w komentarzu, gdzie można kupić amunicję do jakiejś broni. No byle jakiej, a najlepiej do AK i do MP5. Tak można całą grę skończyć. O, aż mnie dreszcze przeszło. No to ten odcinek, jak nie będzie miał 20-30 łapek, to zbije normalnie. Zbije. Zbije i to ostro. O, ktoś jeszcze we mnie nawala. Ile ich tu, kurde? Tam następni, what the fuck? Nie spodziewałem się ich tutaj tylu, serio. Dla Chin Ludowych nie aż tylu. Czy tam była jakaś otwarta brama, a ja jak debil szedłem dookoła? Serio? O kurde. Dawaj mi snajp... Nie, myślałem, że miał snajpę. Ja pierniczę. Ale MP5 i apteczka i amunicja zawsze spoko. Ale fajne, strasznie klimatyczne miejsce. A, zobaczę w ogóle, czy są jeszcze jakieś mody na grafikę, bo powiem szczerze, że mogę grać sobie lepszą grafiką. Myślę, że grafika dla was też troszeczkę się liczy, na pewno na takim nagrywaniu. Wow, ile anomalii, ale tam widzę artefakt, tak, jest jakiś artefakt, ale wolę się tam na razie nie rzucać. Jak mi coś tak miga przed oczyma, to... To niedobrze. MP5. O, strzelają! Czy on do mnie strzelał przez ścianę? Widzieliście to? Zróbcie sobie replay. O, chyba się udało. Dobra, moi drodzy widzowie. Jeszcze tyle, to ja nigdy w życiu nie nawalałem w stalkerze. Serio. Nigdy. Ale lutu, ale kasy, aż mi się... Nawet mi to z modem nie będę mógł tyle nosić. Gdzie ja mogę to sprzedać? Napiszcie mi, gdzie ja mogę to sprzedać. Lol. Trawa rośnie. Dobra, moi drodzy widzowie. Ja mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.